Siema, ja jestem Trzeci, a w dzisiejszym odcinku kto zniszczy czaszki, to ja za karę. Jeśli ktoś właśnie zniszczy te wszystkie czaszki, będę musiał otworzyć mega boxa. A więc to naprawdę dzisiaj mega ciekawy odcinek i oczywiście na samym starcie zostawcie oczywiście subskrypcję, najlepiej wraz ze dzwoneczkiem, abyście byli na bieżąco z moimi filmami, bo jeśli lubicie Brawla, no to mój kanał was na pewno zainteresuje i zaciekawi. Oraz zostawcie łapkę w górę pod tym filmem, bo będzie mi mega miło. Oraz słuchajcie, jest to seria z edytora map, która mega wam się podoba. I po tą serią jest coś takiego, że 20 łapek w górę pod odcinkami, to wrzucam kolejny odcinek z tej serii. A więc właśnie pod tym odcinkiem jest tak samo. Oczywiście jak wiecie, więcej tych łapek w górę, no to będzie też nawet będzie lepiej. A i tak ten odcinek wrzucę, więc co najmniej 20 łapek w górę. I prawda jest taka, że wy te 20 łapek w górę wbijacie od razu. No ale po prostu już w tej serii tak jest. No wiem, że to jest mało, ale no wbijacie to tak naprawdę od razu, jak już powiedziałem przed chwilą. No ale dobra, nieważne. Zapraszam was również jeszcze do opisu tego filmu, ponieważ tam znajdziecie moje wszystkie social media oraz znajdziecie tam moje dwa kluby w Brawl Stars, więc zapraszam. Jeden z nich jest nawet w Top 100 Polska, więc serio warto zaglądać do opisu i warto również wbijać do moich klubów. No i właśnie, jeśli chcecie wziąć udział w kolejnym odcinku z widzami tego typu na moim kanale, no to wystarczy, że jesteście w jednym z moich klubów. Nic więcej, więc tylko musicie być w moim klubie. No i ja właśnie z członkami moich klubów nagrywam odcinki i nie tylko, więc to naprawdę warto być w moim klubie. Okej, no ja utworzyłem już od razu grę dla znajomych, no i widzicie, mam tutaj mapę czaszki. No i tak ona wygląda, gdzieś jest to taka mapa. Za chwilę wyjaśnię zasady, jak ktoś by był ciekawy, to budowałem ją przez 10 minut. Także dosyć krótko. No i właśnie tak ta mapa wygląda, także właśnie na tej mapie dzisiaj będzie się rozgrywał cały odcinek. Ale pewnie jesteście ciekawi, o co w dzisiejszym odcinku chodzi tak dokładnie. A więc już wam mówię, a więc dzisiaj bierze udział 3 uczestników. Oczywiście moi widzowie z mojego klubu. No i po prostu ci uczestnicy muszą wziąć BB. No i ładują sobie na mnie ulta. Ja biorę Franka, czyli postać, która ma najwięcej życia w grze, żeby sobie po prostu jak najłatwiej nabili na mnie ulta. No i nabijają sobie właśnie ulta. No i gdy już sobie nabiją na tej BB ulta, no to strzelają tym ultem. I gdy jednym strzałem zniszczą wszystkie czaszki, no to będę musiał tworzyć megaboxa. Natomiast jeśli im się nie uda, no to tego megaboxa będę mógł zachować dla siebie. No i nie będę musiał go otwierać. Także przebieg dzisiejszego odcinka zależy od moich widzów, czy tutaj będzie jakiś jeszcze opening. Na pewno będą emocje, więc naprawdę mega warto oglądać do końca, bo jest to mega ciekawy odcinek. No i słuchajcie, zapomniałem jeszcze o jednej rzeczy. Zostawiajcie łapki w górę, ponieważ mam mega dużo pomysłów i mega ciekawych pomysłów na kolejne odcinki z tej serii. I są to jeszcze pomysły, których na YouTubie nie widziałem i są to takie mega pomysły, że jak ja bym takie coś zobaczył na YouTubie, to od razu bym w to kliknął i od razu bym to obejrzał, więc naprawdę mega, mega warto zostawiać łapki w górę. W takim razie raczej myślę, że zasady są proste, skomplikowanych zasad nie ma. A więc jeśli ktoś jeszcze tak dokładnie nie zrozumiał, o co chodzi w tym odcinku, no to oglądajcie do końca, no to przekonacie się, jak to wszystko będzie wyglądało. No i co, nie przedłużam i życzę wam miłego oglądania. Lecimy z pierwszym uczestnikiem. Okej, więc jak widzicie, pierwszym zawodnikiem w dzisiejszym odcinku jest polski ninja. No i tutaj najpierw sobie on oczywiście na mnie nabije ulta. No i dobra, zobaczymy, czy będę musiał w ogóle dzisiaj otworzyć jakiegoś megaboxa, więc ja tutaj się dobrze ustawię. No i zobaczymy. Oj, wydaje mi się, że ta bańka pęknie. No tak, dokładnie. No i niestety pierwszy zawodnik. No i przy tym zawodniku nie otworzymy megaboxa. Także lecimy do kolejnego uczestnika. W takim razie drugim zawodnikiem dzisiejszego odcinka jest, jak widzicie, Stitch. No i tutaj zobaczymy, czy jemu uda się rozwalić te wszystkie czaszki. Zobaczymy, czy dzięki niemu będę musiał otworzyć megaboxa, no bo w sumie trochę słabo by było, gdybym nic nie otworzył. Fajnie by było, jakby komuś udało się to wszystko rozwalić. No i zobaczymy, uwaga, on tutaj, zobaczymy, no poczekamy. Tak jak widzicie, on się tutaj próbuje dobrze ustawić, więc może tutaj jemu się uda. Jak widzicie, chęci, jak widać, ma. No i zobaczymy, dosyć podobny strzał do poprzedniego zawodnika i rozwalił więcej, ale no niestety bańka też pękła, ale no tutaj już przegonił poprzedniego zawodnika, a więc tutaj gratuluję, no ale no niestety również nie otworzę megaboxa. W takim razie ostatni uczestnik dzisiejszego odcinka, jak widzicie, FBX Fabix, tutaj ma nawet skina. Zobaczymy, czy dzięki niemu będę musiał otworzyć megaboxa. No tutaj on się dobrze tutaj musi ustawić. No i dobra, zobaczymy, czy jemu to się uda. No mam nadzieję, że uda mu się, w ogóle 3 osoby oglądają, więc pozdrawiam wszystkich. No i dobra, czekamy, aż tutaj odda strzał. No i strzelił, ajajaj, ajajaj. No niestety, tutaj poszło mu niestety najsłabiej. No ale no trudno, w takim razie życzę powodzenia w przyszłości wszystkim. No i co? Widzimy się już za chwilę tutaj na podsumowaniu.
Okej, okay, a więc w dzisiejszym odcinku to by było na tyle, więc mam nadzieję, że odcinek wam się spodobał. No niestety nie udało mi się, słuchajcie, otworzyć megaboxa, no bo ponieważ no nikt nie zniszczył wszystkich czaszek, ale słuchajcie, żeby nie było, że ja tutaj zrobiłem taki challenge, który jest niemożliwy, że jest on niewykonalny, że ustawiony film i tak dalej, no to tutaj teraz, słuchajcie, pokażę wam, że jest to możliwe, a więc zobaczcie moje wykonanie tego challenge'u. W takim razie, no jak widzicie, jest to wykonalne. No niestety w dzisiejszym odcinku się, jak już powiedziałem wcześniej, nikomu nie udało. A więc subskrybujcie kanał i zostawiajcie łapki w górę, no to będzie więcej takich odcinków tego typu i może wtedy się komuś uda, bo naprawdę mam mega, mega dużo i mega ciekawych pomysłów przy okazji, takich, których na YouTube jeszcze nie było. A więc naprawdę subskrybujcie mój kanał z dzwoneczkiem, łapkujcie ten film. No i co, napiszcie w komentarzu czaszki, a ja przypnę wam serduszko. No i w dzisiejszym odcinku chyba to już było na tyle, także ja nie przedłużam. Dziękuję za oglądanie do końca, dziękuję również tym, którzy wzięli udział w dzisiejszym odcinku. Pamiętajcie, że jeśli chcecie wziąć udział w kolejnym odcinku tego typu na moim kanale, to wystarczy, że będziecie w moim klubie. A więc dobra, ja nie przedłużam, to było na tyle, trzymajcie się, no i cześć!